Witam serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę partię, która była grana w roku 1864 przez wielkiego mistrza Paula Morphy'ego. Jego przeciwnikiem był zawodnik o nazwisku Capdeville. Pewnie był to jeden z amatorów, którzy grali z nim podczas jego podróży w Europie. Grywał wtedy z różnymi monarchami, królami. Bywał na różnych dworach, no i wielu śmiałków prosiło go zapewne o zagranie partii. No i dawał symultany, grywał z różnymi nadwornymi osobami. Partia rozpoczęła się posunięciem e4, e5, skoczek f3, skoczek c6, goniec d4 i goniec C5. Mamy tutaj typową strukturę z partii włoskiej. No, teraz mogłyby nastąpić różne rzeczy. Między innymi D3. Mogłoby nastąpić C3. Mogłoby nastąpić roszada. Ale w tym momencie Paul Morphy zagrywa bardzo ciekawe posunięcie. Mianowicie B4. I mamy gambit Evansa. Gambit Evansa, który jest oddaniem pionka. Oddaniem pionka B, ale w zamian za coś. Za co? Jeżeli czarny bierze tego pionka, to idea jest taka, że od razu jest uderzenie na tego gońca. Jeżeli ten goniec gdziekolwiek odchodzi, to zajmujemy centrum i budujemy bardzo mocne uderzenie z gońcem i z hetmanem na króla na polu F7. To jest główne założenie gambitu Evansa. Na poziomie bardzo zaawansowanym ten goniec wraca na E7. Tutaj w partii przeciwnik Morphy'ego zbił. I Morphy odpowiada posunięciem C3. Zgodnie z tym, co mówiłem, goniec ma kilka możliwości. Może odejść na E7, co podpowiada silnik szachowy. Może odejść na A5, to jest druga linia. Może odejść na C5, czyli tutaj. Które odejście jest najlepsze? Na najwyższym poziomie arcymistrzowskim on idzie najczęściej na E7. W tym momencie poszedł goniec C5, co jest ruchem dobrym. Nie jest to jakiś błąd, książkowy ruch, tak? Paul Morphy zrobił roszadę. Tutaj w tym momencie silnik podpowiadał D4. Było najlepsze. D4 było najlepsze. I po biciu jest bicie. Goniec idzie na B6. No i teraz na przykład roszada. I to jest propozycja silnika. Tutaj jednak Morphy od razu zrobił roszadę. No to czarny wrzuca skoczka F6. Silnik pokazuje, że jest to błąd. Dlaczego jest to błąd? Bo gramy D4. I jeżeli teraz czarny zbiłby, to następuje bicie, goniec na przykład B4 i silnik mówi A3. I teraz jeśli goniec wraca na A5, to gramy D5. I widzimy, że przewaga białego jest ogromna. Plus 3. Z czego to wynika? Przede wszystkim rozwój figur, zajęte centrum przez pionki. Za chwilę pewnie goniec dołączy. Jeżeli uda się wypędzić tego gońca, to fajnie wieża wkroczy do gry. No i tutaj przewaga przestrzeni. Silnik po prostu preferuje tutaj bierki koloru białego.
Natomiast co było w partii? Bo to była spekulacja. Co było w partii? W partii poszło e5 i skoczek przeniósł się na pole e4. Nastąpiło goniec d5. Jest uderzenie na skoczka. I teraz goniec c3. Wieża jest pod biciem. To znaczy chwilowo, no bo niby można by bić tego gońca. I jeżeli czarny odbija, no to mamy coś takiego, że goniec bije f7. Przepraszam, goniec bije tutaj. O, to mówi silnik. I po biciu na przykład skoczek. I to jest propozycja silnika. To jest propozycja silnika. Ale w partii Paul Morphy wziął skoczka. Zostawił tą wieżę. Pod biciem. Silnik niespecjalnie lubi to posunięcie, no ale Paul Morphy, podejrzewam, że pouczyłby silnik, że silnik tutaj nie ma racji. No i czarny wziął tą wieżę. I teraz tak, co robi Paul Morphy w tej sytuacji? Jest uderzenie na hetmana. Hetman jest podbiciem i zobaczcie, że hetman nie ma gdzie za bardzo odejść. Wszystkie pola są kontrolowane przez gońca. Można się jedynie zasłonić pionkiem, posunięciem f6. I to poszło w partii. To poszło w partii. I teraz co? Poszło bicie i bicie. No i goniec czarnopolowy pola Morphy'ego jest pod biciem. Czyli zobaczcie, oddał wieżę i jeszcze teraz ma gońca pod biciem. Cóż za pozycja? A jednak silnik mówi plus 1,64, gdyby nastąpił skoczek h4. Gdyby nastąpił skoczek h4 i gdyby przeciwnik pola Morphy'ego wziął gońca, no to hetman h5. No i widać, że pozycja czarnego to jest totalna lipa. Totalna lipa. Król idzie na przykład na pole f8. Hetman h6. I już są problemy ogromne. Są problemy ogromne. Gdyby tak było. Gdyby poszedł ten skoczek na pole h4. Tutaj natomiast Paul Morphy bije skoczka na polu c6. Bije skoczka. No i teraz ktoś by powiedział, no to wezmę sobie tego gońca. No to jakbyście wzięli gońca, to dostajecie szacha od wieży. Król schodzi na linię F i na przykład goniec A4. No i taka pozycja, silnik mówi plus 1,70 dla białego. Oczywiście król zdehoszowany, za chwilę hetman tutaj włączy się do gry. No i są problemy. Są problemy. Widać, że biały tutaj ma bardzo dobrą grę. No i po prostu tak prawdopodobnie wygrana. Tutaj natomiast nastąpiło odbicie z D na C. I Paul Morphy wcale nie odchodzi gońcem, tylko wrzuca szacha wieżą na polu E1. No i teraz tak. Można się zasłonić gońcem, ale to jest strata gońca. No hetmanem się za bardzo nie zasłonimy, więc król idzie na pole f7. Goniec nadal jest pod biciem, ale Paul Morphy nic nie robi sobie z tego gońca i zagrywa skoczkiem genialne posunięcie na pole e5. Jest szach. No i co? Jeżeli chcielibyście zbić skoczka, no to tracicie hetmana. Więc trzeba odejść gdzieś królem. Tutaj przeciwnik Morphy'ego poszedł królem na pole g7. No i teraz co? Skoczek jest podbiciem, goniec jest podbiciem. Jak myślicie? Co w tej sytuacji robi Morphy? Morphy robi coś niesamowitego. Wrzuca szacha gońcem na polu h6. Ktoś by powiedział, no kurczę, no to przecież sobie biorę tego gońca.
I wiecie co? Tak poszło w partii. Przeciwnik Morfiego wziął gońca. Tylko że teraz jest skoczek F7. No i co? Są widełki. Są widełki na hetmana, na króla. Król odchodzi na pole G7. Bicie hetmana i bicie skoczka. Tutaj już jest przewaga plus 5,28 dla białego, ale gramy dalej. Hetman H5, wieża D7, skoczek wchodzi do gry na pole D2, wieża wchodzi na F7. No jest to kiepskie posunięcie, nie wiadomo jaki był cel tego posunięcia. No, wieża bije gońca na polu A1, goniec wchodzi do gry na E6, wieża A1, goniec, no to jest chyba takie zrobienie miejsca dla wieży być może, takie zagranie. Paul Morphy wrzuca wieżę na trzecią linię, być może będzie chciał tutaj szachować na polu G3. Król ucieka, być może już się wystraszył za widząc to posunięcie E3. Skoczek wchodzi do gry. Wieża zajmuje linię G. Nastąpiło bicie, bo pionek wisiał. No i teraz takie desperackie zagranie. Wieża bije G2. Król jest pod szachem. I teraz dlaczego król nie może iść na pole H1? No bo wtedy jest tak zwany młynek. Jest szach. Król musi, no nie wiem, zasłonić się. O, no i spada hetman, tak? Więc nie można iść na pole H1, ale król może iść na pole F1. I w tym momencie przeciwnik pola Morfiego wraca wieżą na G7. No bo groził mat na polu H7. No to szach, bicie. To tak naprawdę trzeba było bić, no bo nie było wyjścia. I jedyne możliwe posunięcie to jest w tym momencie. Znaczy tutaj można jeszcze wieżą się zasłonić. No i to wtedy hetman E7 po prostu. O. Wisi wieża, wisi mat. Ale tutaj zasłona poszła gońcem. I w tym momencie tutaj taki ciekawy bunkier. A tutaj tylko skoczek i hetman. I zobaczcie, w jak piękny sposób Paul Morphy wykończy tą partię serią niesamowitych posunięć. Na początek H4. Następuje H6. Hetman idzie na pole F8. Pionek przesunął się na H5. No i bicie tego gońca. I teraz, jeżeli wzięlibyście tego skoczka, no to dostajecie mata na polu H6. Więc po wzięciu tego jedyne słuszne było król H7. Nastąpił znowu szach od skoczka na polu F6. I teraz król, jak widzicie, ma tylko jedno pole. Ma pole G6. To znaczy silnik sugerował mu pole G6, ale miał jeszcze pole H6. No i wybrał to gorsze pole. No bo można było na tamtym polu jeszcze grać H6. No i w tym momencie piękna kombinacja Morfiego, skoczek E8, jest uderzenie na wieżę. Wieża jest związana z królem, więc jest naprawdę lipa. Król G6, hetman na polu szachuje F6, król wraca na pole H7, i bicie wieży z matem na polu G7. Jakieś komentarze? Ja myślę, że nie ma tutaj co dodawać. Paul Morphy tutaj totalnie rozwalił przeciwnika. Zobaczcie, jak to się pięknie zaczęło. Zaczęło się tutaj. Ciach, nastąpił szach, zasłona gońcem, pionek, hetman, bicie i teraz nie można, po to było to, po co był ten ruch hetmanem na pole F8? No był właśnie po to, że jeżeli tutaj będzie to bicie i odbije wieża, to
to będzie mat, więc żeby nie można było bić tą wieżą. Więc, bo byłby mat na polu H6. Więc teraz piękne bicie i teraz gdyby wieża zbiła, no to piękny mat na polu H6. No więc w tym momencie król, szach, król idzie tutaj, tutaj, szach, ciach i mat. Piękna partia z roku 1864. Jak widzicie, Paul Morphy tutaj, można powiedzieć, że skonsumował, po prostu rozjechał swojego rywala w sposób niebywały. Dziękuję serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej partii, co Wam się podobało w tej partii, co Wam się nie podobało w tej partii. Może znaleźlibyście jakieś lepsze posunięcia w danym momencie. Dajcie znać, zostawcie łapkę w górę. No i dzięki, do usłyszenia. Cześć.